Hej, dzień dobry, z tej strony Shiro, kochani, witam was w drugim odcinku Dying Light The Following. No i co, mam tu SG. Dzięki, Kyle. Jak widać, jeden człowiek, któremu życie zbrzydło, może być wielką pomocą dla tych, co chcą spokoju. Nie zbrzydło mi życie, ale nienawidzę tyranów. W każdym razie zrobiłeś coś naprawdę wielkiego dla okolicznych mieszkańców. Proszę, pogadaj z moim ojcem jeszcze raz. Dam głowę, że teraz zmieni podejście. Dzięki, SG. Nie. To ja dziękuję. No widzisz, da się miło rozmawiać, da się. Nie ma. Nawet nie wiesz, ile to dla nas znaczy. Już od miesiąca mieliśmy skażone studnie. Ludzie coraz bardziej chorowali. Może błędnie cię oceniłem, przybyszu. To może odpowiesz mi teraz na moje pytanie. To lekarstwo. Chodź za mną. Okej, lecimy i zrealizujemy jaki quest. Pik, 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 pik. Jazir, w Haranie kończy się antyzyna. Szukam czegokolwiek, co mogłoby ocalić moich przyjaciół. Jeśli macie coś, cokolwiek. Tak, przybyszu, mamy. Mamy naszą wiarę i modlitwy do matki. Wiarę? Wiarę w co? Nie chcę wyjść na buca, ale serio? To dzięki modlitwie nie przemieniacie się w zombie? Na tym polega twój problem. Brak ci wiary, tak jak innym obcym. Wierzymy w matkę, a ona nas chroni. Nie potrzebujemy żadnej antanzyny, czy jak tam to nazwałeś. Dobrze już, dobrze. Jest jakaś szansa, żebym mógł porozmawiać z tą waszą matką? Ona jest święta. Rozmawia tylko z tymi, którzy należą do bezlicych. Ale może zdołasz zwrócić na siebie ich uwagę, jeśli wystarczająco się nam przysłużysz. W tej chwili zgodzę się na wszystko. O jakich przysługach mówisz? Czego potrzebujecie? Mówisz poważnie? No to dobrze. Ja zajmuję się tą farmą, a mój przyjaciel Bilal dba o bezpieczeństwo stacji benzynowej pod miastem. Rozejrzyj się, a znajdziesz więcej roboty niż jeden człowiek może wykonać. Oj, wypraszam sobie, bo akurat pod tym względem zrobiłem wszystkie questy w The Following. Wzrost poziomu zaufania. Jesteś teraz uważany za nieznajomego. O, ale tu widzę sklepikarza. Witam pana. Amikalia. 16, no dobra. Ale serio, te przedmioty czy one są takie super, hiper? No nie wiem. Zresztą mecze to jest spoko. To bym sobie wziął, to bym sobie też wziął, dobra. No jak mi tą maczetę czaszkową, może coś fajnego z niej zrobimy. Tego, co sprzedaje, na szabrze nie znajdziesz. Plany. Anielski miecz. Plus 540 mało. Plus 540 to jest bardzo mało. Tu są bomby, tu są jakieś strzały. No to wręcz nawet bym powiedział, że daje na minusie. To też nie. To też nie. Przenikliwy mróz. To w sumie nie daje nic, tylko minus trwałości. Jesteś z miasta? Chodź. Przejrzyj moje towary. Weź zamilcz, proszę cię. Plus 13, plus 7. Boże. Co to ma znaczyć, gro? Halo, Blade Max. Plus 13, też nie. Smocze G. Nie chcę tego. Piekielnika też nie chcę. Mimo już piekielnik nie jest zły. Nie, nie rób mi go. No i żeś kurde wziął, zrobił piekielnika. Upuść to. Nie chcę piekielnika. Jesteś z miasta? Chcę coś, co jest dosyć mocne. Plus 13 nie. Aha, to już mieliśmy, dobra. No to co? ASIR jak zwykle. O, ale to plus 285. To tak bez szału. Ej, to w sumie najlepszy chyba jest anielski miecz, bo daje plus 540. No dobra, zróbmy to. Zróbmy to. Ile ma tutaj nasz 3000? O kurde. O kurde. Jest szansa. Król. No dobra. Mistrz. I... Nie, no tego to ja nie chcę. Obrażenie, wyważenie. No już lepiej, już lepiej. Sprzedaje na szabrze nie znajdziesz. Dobra. No tak bez szału i bez rewelacji, ale to i tak chyba będzie lepsze niż... Niż to na pewno.
Od razu widzę. No jest delikatnie, ale jest lepsze. Dobra, nie jest źle. A ja akurat wolę maczetę od Tasaka, więc spoko luz. Dobra, ale tak, mamy już nockę. Prawda? Która jest godzina? 20:51. To od razu się prześpijmy. Bo ja chcę grać tylko i wyłącznie w nocy. Tylko i wyłącznie w nocy. Dobra, mamy noc. Mamy nockę. Wiem, że wy chcecie dużo jeżdżenia samochodem i tak... A, w sumie wiecie co? Co mi zależy? Co mi zależy? Nic mi nie zależy, więc dobra. Pojeździmy trochę bryką. Bo w sumie zanim ja dotrę tam za pomocą, nie wiem, nawet głupiej kotwiczki trochę minie. Lena, słyszysz mnie? Lena! Hej, wszystko w porządku? Co tam się dzieje? Już się martwiliśmy. Nic mi nie jest. Wiesz, że twój pacjent miał rację? Jest tu taka grupa, której członkowie wydają się być odporni na zarazę. Odporni? Jak to możliwe? Nie mam pojęcia. Ponoć chroni ich jakaś szamanka nazywająca się matką. Komunikuje się z nimi przez kapłanów. Spróbuję się z nimi dogadać, ale tubylcy za cholerę nie ufają obcym. Próbuj dalej, ale uważaj na siebie. Dobra, musimy zgubić pościg. Wyzwania to ja nie chcę. Oni są chyba szybsi od samochodu, co? No jasne, że tak. Juhu! Głupie koszmary, nie da się rady Kyle'owi Crane'owi. O, drugi poziom. Robi się ciekawie. Jak teraz się wyjebie gdziekolwiek, to mam problem. I to duży problem. Opa! Lecim. Opa! Nie ma! Spotkaj się z Bilalem na stacji benzynowej. Dobra, gdzie ty jesteś, przyjacielu? Gdzie ty jesteś? Przepraszam, jesteś tu właścicielem? Nie. Ej, Nuri, spokojnie, stary. Trzymaj. Jestem Bilal, to Nuri, mój brat. Kyle Crane. Miło cię... Oj, sorki. Jak mogę ci pomóc, Kyle? Wiesz, słyszałem, że ludzie tutaj mogą potrzebować nieco pomocy. A, Jasir powiedział, że przyjdziesz. Wszystko mi o tobie powiedział. No cóż, chcę pomóc tym, którzy zostali w mieście. Ej, pomagasz zarażonym. Mnie nie musisz tego tłumaczyć. Kapuję. Ugryźli mi brata 2 miechy temu. 2 miesiące? I się nie przemienił? Też nie wierzyłem, ale patrz. Jest tu i wszystko z nim w porządku. Nie tak jak ten grad. Zerknij na tamtą tablicę. Jasir nie kłamał. Przyda nam się każda pomoc. I wiesz, zazdroszczę ci tej bryki. To pierwszy wóz na chodzie, jaki widzę od bardzo dawna. Wiesz co, jak tu do nas czasem zajedziesz i dasz mi zajrzeć w bebechy, to ci ją podrasuje. Będzie chodzić jak marzenie. Jeśli chcesz być pomocny na dłuższą metę, dbaj o niego. Nie jestem dobrym mechanikiem. W takim razie dobrze, że gadasz ze mną. Posłuchaj, co masz zrobić. To długa jazda, ale dałbym sobie lewą rękę uciąć, że opłacalna. Na autostradzie stoi opuszczony furgon Silasa. Rzuć na niego okiem, a jak znajdziesz przydatne części, przywieź je do mnie. No dobra, o ile to trzeba zrobić, to jak najbardziej. Ale jakie mamy w sumie zadania? Mogę mi sobie, mam bezicy, zwrócili na ciebie uwagę. No spoko. To zróbmy to. Czyli tak trzeba... Szlak, nie ma prądu. Nad tym problemem. Chcesz nam pomóc? No dobra, no tylko jak? To sobie oczywiście weźmiemy, miny lądowe. Też sobie weźmiemy wytrych w sumie też. A już prąd wrócił, spoko. To dotrzyjmy do tej ciężarówki. Kurde, ja myślałem, że to jednak będzie dosyć łatwiejsze. Au! Oż ty gnoju! Ej, ale tam był quest. Tam był quest. To był quest.
No dobra, to weźmy tego questa. Tylko ja nie mogę od ciebie wziąć tylko tego questa, prawda? No bez jaj. Dobra, weźmy te wszystkie duperele. Weźmy te duperelki. No i co? No ale nadal mam tutaj jakieś głupie zadanie. Zadanie, którego nie ma. Wołajmy pojazd, bo jest daleko w sumie. Czy ty coś tutaj masz? Mówię, co jakiś typ sobie. Typ sobie, kurde, śpi. Dobra. Zróbmy, co mieliśmy zrobić. Pojedźmy tam, gdzie mieliśmy pojechać. To oczywiście w nocy, żeby nie było. To tak, tędy niestety nie przejdziemy tak czy inaczej. Musimy, czy nie przejedziemy, więc musimy się przejść. Musimy się przejść. Tu jest sporo pojazdów policyjnych i wojskowych w sumie, więc też fajnie by było to porobić. O, tu przynajmniej jest jakiś element parkouru, do tego chciałem tędy iść. Ale nie za długo, spokojnie. To nie potrwa długo, w ogóle to jest jeden z głupszych questów, który w ogóle widziałem w grach, tak szczerze powiedziawszy. O, żółta skrzynia. Oczywiście to zawsze na propsie. I pamiętam, że ze znajomymi robiliśmy go jakieś pół godziny albo i godzinę nawet, bo nie mogliśmy znaleźć to, co tam było trzeba zrobić. Naprawdę, bardziej bez sensu questa to jeszcze nie widziałem. Tylko tak, nie wiem, czy jednak dobrze poszedłem. Z drugiej strony ta skrzynka. No, gdzie mnie tutaj próbujesz? Wow! O, ale właśnie. Tak, jak zaraz nas pierdykną, to będzie problem. Pusty i pusty. Nie ma mnie tu? Jakim chujem? Proszę u pana. A jak ci rzucę flarę, to bardzo będziesz wściekły? Dobra, jest problem. Mayday. Jak mi się zaraz flary skończą, to ja sobie będę mówił Mayday. No biegnij. Ło. Ło. Nie ma. Dobra, czy tu jest? Tu nie ma. Niech mi się kotwiczka zregeneruje przynajmniej przez chwilę. Dobra, uda się czy się nie uda? No. O, kiciuś idzie. Nie. O. Ci poziom pościgu, kurde. Wypierdalać stąd. Już, won. Jednak bez samochodu to będzie problem. No. Dacie sobie spokój, czy sobie nie dacie spokoju? Dali sobie spokój. Nie dali sobie spokoju. No, kurde, no to jest problem. Au! No wszyscy mnie widzą, serio? To ja nie wiem, jak ja mam to zrobić. Jeszcze jeden hit i padamy.
Chyba, że gdzieś dopłyniemy. O. No dobra, tylko tak. Jaki jest problem mój w tej chwili? To taki, że ja nie mam ani samochodu, ani nic. Ani nic. O kurde, daleko to jest. Może jakieś bliższe zadanie. Nie do ciemności. O nie, nie chcę robić tego. Serio? Zmieniło mi questa. Kurde, w tyłek węża. Ale problem. No co? Wracamy do tego grajdołka. Jesteśmy na hita w sumie. Jesteśmy na hita. Ale przeżyliśmy przynajmniej. Gdybym się nie dał w sumie zauważyć, to byłoby lepiej. Czekaj. Tam się coś pali. To tam się pali. Ale jest ranny. Widziałem, jak oberwał bełtem. No dobra, ale czy go zabiłeś? Na pewno? Ja tam nie idę. Sam idź. Nie mam kuszy. Weź moją i idź. Walić ciebie i twoją kuszę. Musi być inny sposób. No myślę, przecież myślę. Ej, a ty to kto? A ten nowy facet od Jasira. Fajna kusza. Poluje ci na coś? Żebyś wiedział. Na cholernego potwora, który kradnie nam żarcie. Oberwał z kuszy, ale zwiał i siedzi w tej jaskini. Wykończylibyśmy go, ale wiesz, z tym czymś to jak z rannym zwierzęciem. A to w końcu nie był jakiś królik, nie? Może ty byś za nim poszedł. My jesteśmy rolnikami, nie żołnierzami. No dobra. Czy inny quest na potoczył? Hej, posłuchaj. Proszę. Chryszlach. No dobra, słucham. Tam... Tam w środku to moje dziecko. Nie pozwól mu umrzeć z głodu. Nie pozwól mu cierpieć. No. Toreś się nażył, chłopie. Toreś się nażył. No i żeście kurde zabili człowieka, gnoje. Dobra, idźmy po tego. Po tego cukierkowego gryzonia. Trzeba płynąć, rozumiem. No dobra. Płyniemy. Znajdź stwora kradnącego jedzenie, którego widziano przy jaskini na plaży. Okej. Okay. Czekajcie, tu jest przejście. No, w nocy ta gra jest znacznie interesująca, ale w The Following to jest przerąbane. W szczególności, że ja nie lubię jeździć tym samochodem, no. Nie lubię, naprawdę nie lubię. Ja wolę parkour. A tu jest otwarty teren, gdzie cię gonią te maszkary. Nie ma jak uciec w ogóle. Nie ma jak uciec. No dobra. No, daleko jeszcze? Mi się tlen powoli zaczyna kończyć, przyjaciele. Halo. Tu jest chyba wyjście. Ale żem poleciał daleko. A, to były tylko zombiaki, no to jest luz bluz. Tam były tylko zombiaczki, no dobra. No to idziemy dalej, co? Cóż, no Jezu, dalej pływanko, no bez jaj. Tego nie chciałem robić w dodatku The Following. Bo tu jest dużo pływania, dużo zbędnej interakcji. Dużo zbędnej interakcji, ewidentnie. No dobra, jesteśmy już chyba niedaleko. Nawet chyba gdzieś koło samochodu wypłyniemy. No i bez samochodu tutaj ani rusz. To jest już pewne. Daleko jeszcze pływania. Daleko jeszcze. No halo. Proszę mi tu wypłynąć. O, chyba jesteśmy. Aha, taki wał. Jak polski wał. Nowy polski wał. Nie wiem, czy głupoty nie zrobiłem, że nie nabrałem sobie więcej powietrza, wiecie? Jak umrę, to tylko z własnej głupoty. A jak umrę, to się wkurzę. I zrobię cięcie wtedy.
Wtedy zrobię cięcie. Nie ma tu żadnego powietrza? Ej, dobra, bo jest problem. Trochę tam życia mam, więc... Dobra, chyba jest. Jest? Ledwo. Chyba tam serio jest. O nie, dobra, ja wiem, co to jest za dźwięk. Skoro rany to jest kompletnie porąbane. Dobrze cię słyszałem. Dobrze cię słyszałem. Może myślałem, że to jest Jinx. Super Magda. Super Magda. To już wiem, jak się będzie ten odcinek nazywał. Super Magda. No, ale nie powiem, bo miał tutaj przytulnie. Miał tutaj przytulnie. No i wyleźliśmy tutaj, całkiem blisko, dobra. Jest fajnie. Tam jest przemieniec. Tam jest koszmar. Nie ma mnie tu. W ogóle muszę sobie zaekwipować latarkę. Latarka bardziej mi się przyda niż te flary. I robi się dzień, to akurat będziemy na stacji, więc git. Ło! No i tak mi się zachciało parkuru, że prawie się spieprzyłem. Pyk. Dobra, zostawiam dużo tu skrzynkę. Wiem, że to jest na przekór mnie, ale zostawiamy. Spieszy nam się, jest 21 minut, w sumie 22 minuty odcinka, więc... Chcę zrobić przynajmniej jak najwięcej w tym odcinku. Chcę zrobić jak najwięcej. Opa! A i co, przecież mam noc? Jestem sam na ambonie myśliwskiej, a na dole roi się chmara zarażonych. Nie przeciwstawię się. To nie jest mój problem, przyjacielu. Moim problemem w tej chwili jest, jak nabić tyle expa, żebyście mnie, kurde, przepuścili dalej ze story. To jest mój główny problem. Jeszcze z tobą gadać nie mogę, no trudno. Tu jest, dobra. Git. Jaki quest teraz na nas czeka? Co to jest? To jest ta ciężarówka, dobra. Lecimy do ciężarówki Silas. Ty żyjesz? A jak ten w ogóle strój wygląda? Urban Explorer to raczej nie to. Legendarny. Strój zabójcy Raisa. To chyba ten strój. Dobra, ale tam niepotrzebny. Toalety czyste w miarę. Plan akumulator. Dobra, podjedźmy samochodem. Paliwa nie mamy oczywiście, trudno. Lecimy do tego Silas. Ciężarówka firmy Silas. Ale kurczę, ciekawe ile będziemy musieli tutaj robić tych questów. Ciekawe ile tych questów tutaj wyjdzie. No weź nas zostaw, nie ma nas tu. Ja jadę tylko kosiarką. I to też nie za dużą. No dajcie spokój, chłopaki. No przestańcie mi rodzinę prześladować, gnoje. Tu już nie wyjdziecie. O, w mordę, przepraszam. Nie sądziłem, że ktoś tu jest. Pewno, że nie. Złodziejski skurwiel. Spokojnie, to nie tak, przysięgam. Szukałem tylko części do mojej bryki, nie planowałem niczego kraść. Jak szukasz części, to możesz się kurna trochę kupić. Jacob Graves do usług. Kyle Crane. Fajno cię poznać, Crane. Teraz posłuchaj. Ten rewir jest mój. Chcesz coś, to ci schandluję. Ale nie ma tego, że z Afriką. Okej, rozumiem. No to pokaż swoje towary. Masz paliwo? Dupa, nie masz paliwa. Dobra, ale kosztowności to ci schandlujemy. Czyli co, udało nam się trochę wbić tej rangi? No niestety nie.
Zadania. Jądro ciemności, zniszcz gniazdo. Zapytaj Bilala o elektrownię. O, to może to trzeba zrobić. No przecież my tam byliśmy przed chwilą, gnoje. Jest ten nasz łazik, tu jest. Nie wiem, co tu się od Janie powliło, ale wyszło dobrze. Wyszło dobrze. Gdyby ten Firal nas jeszcze nie zadłukał, to by było miło. Kurr. No niestety nie wyszło tak, jak miało wyjść. Ja mówię, to mnie denerwuje, że tutaj nie ma jak uciekać. No jest niby ten samochód i tak dalej. Aczkolwiek słyszysz na plecach non-stop te firale, nie ma takiej ucieczki. Jeżeli chodzi o trudność, to ewidentnie The Hollowing jest znacznie trudniejsze. Ała. O, ledwo. Ulecz się. No dobra, to co mam zrobić? Najpierw zawieź ten bezpiecznik do Alego w elektrowni. Gówno bez niego zrobi. Jak już dostarczysz mu ten bezpiecznik, odzyskamy prąd. Jeśli Ali zdoła się nie porazić na śmierć, Gostek myśli, że te wszystkie przepisy BHP są dla leszczy. Widziałem raz gościa, który usiłował wykręcić rozbitą żarówkę śrubokrętem z metalową rączką przy włączonym zasilaniu. Ano? Cały Ali. Chce dobrze jednak. Więc, przyjacielu, muszą się wydarzyć dwie rzeczy. Po pierwsze, zawieź mu bezpiecznik. Po drugie, nową izolację. Inaczej bezpiecznik strzeli. Jak tylko Ali pstryknie włącznik. On mówi, że stare wytrzymają, ale chuja tam mu wierzę. No dobra, ale skąd mamy to wziąć? Mina lądowa, części zawieszenia, śruby, apteczka, gwoździe, plastik i inne duperele. Dobra. Skąd ja mam wziąć te rzeczy? Was jest tu dużo? U, benzynka. Z drugiej strony się już nie da, no naprawdę? Nie wiecie, że benzyna jest dwustronna? Bon. Nie ma mnie tu. No weź ta. Serio? Ty co, czekajcie, najpierw ja wezmę... Najpierw to ja sobie zaekwipuję. Zamiast tej lepszej gwiazdki, latarkę UV. Które to będzie lepsze. A, boli dupa? Boli dupa? A powinna. Jaraj się, leszczu, kleszczu. Ups. No ty masz wydobył tą moją latarkę. No, już naprawiła się? Nie. Przez zrzuty słychać, ale niestety zrzuty to nie na teraz. Badaj. Znów mamy pościg, oczywiście, jak zwykle. No, zrzut jest w sumie tu. A nie, to nie zrzut. Wzrost poziomu kierowcy. Dzięki, fajnie, miło, aczkolwiek niepotrzebnie. I tak nie planuję przyszłości z tym. Hop. Nie, dziękuję, mam inne plany. Rozumiem, że izolacja jest tutaj. Hop. Jeszcze wyżej. Wbijamy jeszcze wyżej. Jeszcze musisz. A nie, już nie musisz. Tylko kurde. O nie. Nie mówcie, że jeszcze po to będę musiał zejść na dół. Chyba tak. Jeszcze jedno? Nie trzeba. Jak sobie zrzucę tutaj flarę, to się coś stanie? Oprócz tego, że przyjaciele stąd pójdą, to nie. Brawo! 1 200 000 punktów legendy poszło się jebać. Dziękuję, gro. Dziękuję. Jeszcze nawet nie irytuje, wiecie? Znalazłem coś tam nowego w tej kupie śmieci. Jeszcze nawet nie irytuje, bo to nie ma sensu.
Już mi rage spadły, już jedynkę przeszliśmy. Chciałem zrobić ją na maksymalnym poziomie, ale widać, że się nie da. Niekiedy po prostu może to i lepiej. Niekiedy może to i lepiej. Dobra, 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 ale ja widzę, że jest czas na koniec odcinka, moi drodzy! Dobra, żyję. Ale moi kochani, to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. No i co? Do następnego odcinka The Following. Trzymajcie się. Hej, hej.